Mam w telefonie mnóstwo zdjęć, tysiące. I czasem, jak coś mi się tak źle palcem przesunie i wracam na sam początek moich w ogóle pierwszych zdjęć w telefonie, to pierwsze zdjęcia mam zdjęcia, jak się urodziła Basia. I wtedy mam taką chwilę zadumy, tak i to mnie zawsze chwyta za serce. Druga rzecz, która mnie niesamowicie rozczula, to są dziecięce ciuszki. Mam taką siateczkę w ogóle schowaną, zachowaną na pamiątkę takich pierwszych ciuchów Basi, Jadzi. Chłopaków już nie, ale później jeszcze niesamowite dla mnie jest to, jak te ciuchy wracają. Czy po moich dzieciach, czy po dzieciach moich przyjaciółek. I niesamowite jest to, że my mamy, pamiętamy te ciuchy, pamiętamy, że ten, ojej, a ten sweterek to nosiła Basia, jak miała pół roku. O, a to pamiętasz, a to jeszcze Jadzia, więc te ciuchy naprawdę budzą wspomnienia. I jest jeszcze taka jedna rzecz, którą zaraz Wam pokażę. Tadam, proszę bardzo, to nie jest koc, chociaż teraz może być kocem, może być pledem, może być szalem. To jest 5 metrów materiału. 5 metrów materiału, które niejednokrotnie ratowało mi życie. To jest 5 metrów materiału, które otulało, owijało moje maluszki, pozwalało im być blisko, czuć się bezpiecznie. I słuchajcie, ja mam coś takiego, że ja chyba tych chust mam trochę. Ja się ich chyba nigdy nie pozbędę, bo to jest w ogóle coś tak wspaniałego. To właśnie tak przywołuje we mnie te wspomnienia tej bliskości, tego bycia razem, tych pierwszych chwil razem. No coś pięknego. Także słuchajcie, te chusty, no właśnie, muszę, teraz chyba będę się nimi po prostu owijać. O.